Mateusz Bęcz, dzień dobry, zapraszam na najnowsze wieści ze świata sportu. Szermierze klubu sportowego Olimp Lubin przygotowują się do drugiej części sezonu. Zawodnicy wyczekują na wznowienie zawodów i licznie stawiają się na treningach. Klub cały czas pozyskuje nowych adeptów i sala treningowa jest wypełniona po brzegi. Sezon przed nami, druga część sezonu. Trenujących coraz więcej, w tej chwili 40 osób, to jest bardzo dużo. I jest czego wybierać. Mówiłem wcześniej właśnie, że ziemia lubińska ma takie coś w sobie, że rodzi te talenty. I to widać, trzeba po prostu z nimi spokojnie pracować i w końcowym efekcie my czekamy na medale na dużych imprezach sportowych. Z roku na rok przybywa wielu uzdolnionych zawodników, którzy przynoszą do klubu kolejne medale i puchary. Czasami wracają, na przykładzie naszego zawodnika, reprezentanta kraju, Huberta Klucharda, który walczy o mistrzostwo, żeby trafić na mistrzostwo świata do ścisłej reprezentacji kraju. No i on trenuje z nami, także on jest i tu, i Kraków, i Lubin, i sobie świetnie z tym radzi, także tu problemów z tym nie ma. Szermierze wznowią starty w zawodach za 3 tygodnie, a przed nimi zarówno imprezy krajowe, jak i te międzynarodowe. Bilardziści klubu sportowego Baribal Lubin mocno zaczęli rok od kolejnych występów w Stanach Zjednoczonych. Mieszko Fortuński i Konrad Juszczyszyn szykują się tam do nadchodzących mistrzostw świata. Konrad Juszczyszyn po zakończonych w Polsce mistrzostwach w snookerze dołączył do Mieszka Fortuńskiego za oceanem, gdzie w mocno obsadzonym turnieju będą mieli ostatnie szlify przed mistrzostwami świata. W Derby Classic City, jedne z największych zawodów na świecie, przyjeżdża cała czołówka światowa. Mieszko już tam się przygotowywał praktycznie miesiąc w Stanach, natomiast Konrad, z racji tego, że brał udział jeszcze w mistrzostwach Polski snookera, dotarł właśnie za ocean. Tam szlify, no mam nadzieję, że w samym turnieju też będzie dobrze, natomiast no to jest jakby taki główny sprawdzian przed mistrzostwami świata, na które za chwilę wracają, bo 5 lutego w Polsce. Po raz pierwszy firma Matchroom organizuje Mistrzostwa Świata. Serdecznie już dzisiaj zapraszam do kibicowania przede wszystkim naszym zawodnikom, ale będzie aż grało 10 zawodników z Polski, 128 z całego świata, sama czołówka, na pewno gratka dla tych, którzy lubią kulki. Dla Lubinian dużym plusem jest to, że w końcu mistrzostwa odbędą się w Polsce i będą liczyć na wsparcie kibiców. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim będzie to tak jak w piłce nożnej, nie wiem, może ten 12 zawodnik, tak samo tutaj kibice sprawią to, że nasi zawodnicy będą chociaż mentalnie, minimalnie w lepszej pozycji niż pozostali zawodnicy. Nie zawsze się to oczywiście przekłada, ale taką mamy nadzieję, no i liczymy na to, że w strefie medalowej nasi zawodnicy się znajdą. Mistrzostwa świata rozpoczną się już 1 lutego, a odbędą się w Kielcach. Nie opadły jeszcze emocje z meczu w hali pod Promie, gdzie Miedziowe Lisy pokonały lidera Plus Ligi 3-2. Było to niezwykłe spotkanie, które bez wątpienia podbudowało morale ekipy. Tym razem Kuprum Lubin zmierzyło się z Projektem Warszawa i to w dodatku w hali RCS. Niestety komplet punktów zabrała ekipa Piotra Grabana. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.